Cześć, z tej strony Kadro, to jest kolejny gameplay z serii drugiej z gry Farming Simulator 15. W dzisiejszym odcinku zajmę się koszeniem trawy na kiszonkę. Mam tutaj bardzo fajną sieczkarnię SPS wraz z headerem do koszenia właśnie trawy. Jest to fajna sieczkarnia, ostatnio właśnie pojawiła się na stronie LS World. Jest to jakaś jej poprawiona wersja z tego co patrzyłem, więc postanowiłem, że sobie ją ściągnę i muszę przyznać, że bardzo mi się spodobała, dlatego postanowiłem jej użyć w tym odcinku. No i tutaj jeszcze przyczepa SIPMA, którą wielokrotnie używałem. No wiadomo, żeby ta sieczka miała gdzie lecieć. Dobra, wsiadam więc do tego fajnego pojazdu. Wystawię rurę. No i myślę, że mogę już rozpocząć koszenie trawy. Jak widać w headerze jest fajnie, bo mamy taką animację, więc ten mod jest naprawdę dopracowany, fajnie wygląda, jak ta trawa się kosi, jest tam wciągana do środka. Tak więc animacja jest fajna. Nawet tutaj lekko ją widać z kabiny. No więc tak, taki jest właśnie plan na ten odcinek. Mam tutaj duże pole, dużą łąkę tutaj i po prostu ją sobie będę tak powoli obkaszał. Obkaszał będę właśnie w celu zdobycia tej kiszonki, bo ostatnio robiłem też koszenie kukurydzy na sieczkę, na kiszonkę właśnie, no ale było jej za mało, więc postanowiłem, że jeszcze trzeba będzie troszeczkę większą tamtą pryzmę usypać i postanowiłem właśnie to zrobić w ten sposób, czyli będzie po prostu kiszonka z trawy. Te pole jest duże, na pewno całego nie skoszę, więc będę sobie tak jeździł. Może nawet nie do końca dokładnie, tak po prostu dookoła będę sobie jeździł z tą sieczkarnią. Jak widać, przyczepa nie jest aż tak za bardzo pojemna, więc troszeczkę będę musiał tych kursów zrobić. No ale muszę przyznać, że naprawdę bardzo fajna jest ta sieczkarnia, te animacje tu w headerze. Plus ładny model tej sieczkarni, ładne oteksturowanie, nie ma jakichś przesadnych skryptów. No się fajnie wygląda ten model, fajny jest ten dźwięk pracy moim zdaniem. O, już dobra. Już się przyczepa napełniła. Po prostu będę tą sieczkarnią jeździł do silosu. Nie są daleko, więc właśnie jakoś chyba nie opłacało mi się tutaj kupować ciągnika, podczepiać przyczepy pod ciągnik, żeby on zawodził, więc postanowiłem, że po prostu będę jeździł tą sieczkarnią, no bo nie jest to daleko. Tylko że ona mi się, jak widać, ledwo tutaj trochę mieści na tych wąskich uliczkach, ale jakoś jednak się mieści. O właśnie, tutaj jest moja pryzma, no jak widać bardzo, bardzo mała. Bo tamtej kukurydzy jednak mało skosiłem. Więc trzeba trochę więcej kiszonki tutaj dosypać. I powinno mi wtedy tej kiszonki starczyć. Bo ją tutaj właśnie zbieram w celu karmienia nią krów. No wiadomo, w celu sporządzania tej paszy mieszanej. To potrzebna jest mi do tego kiszonka. Już mam bele słomy, bele siana, które tam są ułożone. Jeszcze mi właśnie brakuje do szczęścia kiszonki. No ale to też już, jak widać, niedługo będę miał z głowy. I wtedy zajmę się już w 100%. W 100% będę mógł się zająć hodowlą krów. Tutaj nawet jak widać jest działający obrotomierz.
i chyba prędkościomierz to jest. Albo nie wiem co to jest. No chyba prędkościomierz. Ten po lewej to jest obrotomierz, a po prawej prędkościomierz. Tak naprawdę no słabo tam widać jakie tam wartości one wskazują, bo to jest bardzo małe, ale dobrze, że takie coś jest, to jeszcze dodatkowo plusuje. Dodatkowo jeszcze plusuje ten mod właśnie poprzez tego typu dopracowanie. Mówię, bardzo fajna sieczkarnia, na pewno nie jest to pierwszy raz, jak będę jej używać. Kiedyś na pewno sobie nią skoszę jeszcze kukurydzę. Więc to nie jest pierwszy i ostatni jej raz na mojej farmie. No mówię, fajna jest i właśnie akurat pasuje na tą moją tutaj gospodarkę. Bo to widać, taka stara sieczkarnia. Czyli właśnie mi akurat tutaj bardzo dobrze pasuje. Tutaj nawet fajnie widać, jak w tej rurze tutaj ta sieczka leci. Jest ta animacja tutaj, więc no mówię, fajny jest ten mod dopracowany. Nie ma też naciskanych skryptów. To dobrze, ja nie lubię, jak jest aż za dużo naciskane tych skryptów. Na razie jakichś żadnych błędów się nie dopatrzyłem. Więc na pewno bardzo fajny modzik. Czasami to rzadkość jest znaleźć taki mod prawie że perfekcyjny pod każdym względem. A czasami się jednak udaje. No i dobra, przyczepa jest pełna. Więc pora jechać znowu. Na pryzmę wysypać. No i mówię tutaj, ja tak troszeczkę dziwacznie jeżdżę, bo tak będę właśnie jeździł w ten sposób, bo mówię, i tak całego tego pola nie skoszę. Więc mogę sobie tak jeździć, jak sobie chcę po tym polu, po tej łące. Dobra, ile już mamy tutaj? 13% wypełnienia. Ej, to dobrze. To bardzo dobrze. Bo chyba od 11%, znaczy wiem, że na oryginalnych mapach musi być te 10 czy tam 11% wypełnienia takiej właśnie pryzmy, takiego silosu, żeby w ogóle można było to przykryć folią. Tutaj pojemność tej pryzmy jest o wiele mniejsza niż na oryginalnych mapach. Bo już ma 13%, czyli już będę mógł chyba przykryć tą folią. Jeszcze nie wiem, bo tutaj na Bolszewie V7 jeszcze nigdy wcześniej nic w tej pryzmie nie usypywałem. Nie robiłem tutaj kiszonki, więc nie wiem, jak to tutaj jest, ale tam później się to ugniecie jakimś ciągnikiem może. I wtedy się przykryje. Dobra, ile jeszcze takich przyczep tutaj skosić? Nie wiem. Na pewno jeszcze tą jedną się skosi.
na się jeszcze tą jedną tutaj napełnię i nie wiem ile później, może jeszcze ze dwie max i myślę, że już powinno tej kiszonki mi tam starczyć. Tutaj muszę uważać na te bajoro, na te bagno cholerne, ja je lepiej wyminę. Nie chcę akurat tą sieczkarnią tutaj utknąć. Bo w tych bajorach tutaj jak się cienikiem wjedzie, to nie można wyjechać, a co dopiero taką sieczkarnią? Byłby problem pewnie, więc wolę nie ryzykować. Nawet fajnie widać jak się przybliży na kabinę, tutaj no wiadomo rusza ręką, ma na kierownicy ten operator, kierowca, ale również trzyma tam prawą rękę na drążku, na tym tutaj drążku, więc mówię, to fajnie wygląda. To jest właśnie poziom dopracowania, jaki ja lubię. No i tutaj kolejne bajoro. Lepiej je objechać na zaś. Okej, okay. A przyczepa jest już pełna, tak patrzę, co ta rura tak na bok zjechała. Bo już przyczepa była pełna, to nie miała gdzie sypać. No ale to dziwne, czemu ona tak jest ustawiona? Cholerne słupki przy drodze. Się czepia headerem. Ciasno tutaj jak na tych polskich, jak to na tych właśnie polskich mapkach, ale można się zmieścić. Jak się jedzie ostrożnie. No i teraz jest tu coraz więcej tej kiszonki. Nie no, chyba jeszcze jedną przyczepę sobie skoszę i myślę, że już będzie wystarczająco. No, trochę tego, tych łąk się tutaj jednak skosiło. Myślałem, że mniejszą ich część skoszę, ale jak widać, no trochę już się ta trawa tutaj kończy. Ale właśnie z trawą to jest o tyle w tej grze, wiadomo, spokojnie, że ona sobie odrośnie. Więc trawy akurat tutaj, na przykład w farmingu, to zawsze można robić taką kiszonkę na spokojnie, bo tylko czekać aż odrośnie i kosimy dalej, a na przykład kiszonkę z kukurydzy to wiadomo, trzeba posiać kukurydzę, nawóz. Dlatego czasami może nawet bardziej opłacalnie jest tutaj z trawy robić kiszonkę. No wiadomo, trzeba mieć odpowiedni sprzęt. Albo kosiarkę plus grabiarkę plus przyczepa samozwierająca, albo właśnie sieczkarnia ze specjalną końcówką, ze specjalnym właśnie headerem, ze specjalną przystawką do koszenia trawy.
Żaby tu pumkają cały czas. W tym tutaj rowie. Jak się nie przyjedzie tutaj, to zawsze to słychać. Dobra, jakby tu teraz pojechać? A dobra, jeszcze raz sobie zawrócę. Mówię, nie koszę tutaj tego jakoś dokładnie, no bo to trawa, to jak zrobię mijaka, to i tak nie pożałuję, no bo to nie jest zboże. Chodzi czego sobie odrośnie albo coś. I też mówię, nie wiedziałem, że tej trawy na tym polu będzie na tyle dużo, że nie skoszę go całego, więc nie jeździłem jakoś tak super dokładnie, bo i tak nie potrzebowałem tej trawy jakoś nie wiadomo ile. No i dobra, tu już jest końcówka, jest koniec, dobra. Czyli jadę to wysypać. To już będzie ostatnia przyczepa tej tutaj sieczki z trawy. Znaczy to jest właśnie... A to tak jest właśnie w Farmingu 15 z tą teksturą. No bo to jest właśnie teoretycznie taka sieczka z trawy. A zobaczcie na tą teksturę. O, nie wiem. O, teraz może będzie to dobrze widać. A tekstura jest taka, jakby to była sieczka z kukurydzy. Między innymi widać takie żółte ziarenka kukurydzy. Więc to akurat w Farmingu tak jest. No można właśnie tą sieczkę z trawy robić, ale tekstura na przyczepie i tak jest jak po sieczce z kukurydzy. Mam nadzieję, że... Znaczy to jest moim zdaniem na tyle dość istotny szczegół, że powinni to w 17 akurat zmienić. Znaczy, co do skryptów, no to jak widać, da się tutaj otworzyć drzwi. No tylko na przykład po co? Tego typu małe skrypty tylko tutaj są. Dobra, jest już kiszonka wysypana. Ale nie mam tutaj żadnego czynnika na farmie i też chyba nie mam kasy, żeby sobie jakiś kupić, bo nie mam również chyba w banku pożyczki, bo tutaj wszystko sobie już zużyłem. Bo tutaj w serii drugiej zawsze sobie dodaję kasy. To czekajcie, zaraz sobie tylko dodam jakoś kasy, będę musiał wyjść z gry. Kupię jakiś ciągnik i przyjadę to ugnieć, tak więc widzimy się za moment. Okej, mam już tutaj ciągnik na farmie. Jak się okazało, niepotrzebnie wychodziłem z gry i dodawałem sobie pieniędzy, bo na ten ciągnik akurat byłoby mnie stać. Tak więc niepotrzebnie to robiłem, no ale trudno, mam już tutaj Ursusa, którego ostatnio używałem do koszenia kukurydzy. A właśnie, jak zwykle, wszystkie mody oczywiście, plus tam ta sieczkarnia, linki do nich znajdziecie w opisie do filmiku. Jeszcze tutaj tylko mu zamontuję, o, bliźniaki z tyłu, bo można to zrobić przyciskiem, klawiszem R. O, i teraz będzie można dopiero fajnie ugniatać tą tutaj pryzmę. Na przód mu się nie da bliźniaków, ale na tył się da i fajnie to właśnie teraz można będzie ugniatać. O, dobra. Oczywiście w Farmingu akurat za dużo to tego nie trzeba z reguły ugniatać, bo tu się strasznie szybko ta właśnie ta sieczka tutaj ubija, bo tam się pokazuje procent ubicia. No jak widać jest już 100%, ale ja chcę sobie jeszcze tak trochę pojeździć dla realistyczności. No bo właśnie szkoda, mam nadzieję, że w 17 trzeba będzie troszeczkę więcej pojeździć, żeby ugnieść tą pryzmę, bo tutaj moim zdaniem ubija się ją troszeczkę w tych farmingach zbyt szybko. Dobra, myślę, że tyle starczy. Ładnie się to tu rozłożyło i no jak widać, nie widać, że jej jakoś strasznie dużo jest tej sieczki tutaj.
ale no 48 tysięcy pojemności tego tutaj jest, więc nie no, na pewno mi to starczy tyle do karmienia dla tych krów, więc już nie pozostało mi nic innego jak to po prostu przykryć. O, ładna taka zielona folia, nie jak na oryginalnych mapkach, tam jest taka biała folia, tutaj jest zielona. No dobra, niech to teraz sobie fermentuje i myślę, że w następnym odcinku zrobię już takie obrządki u krów, w sensie karmienie plus ścielenie słomą, bo już będę miał i bele, które są właśnie tutaj, słoma do ścielenia, siano do sporządzania paszy, no i będę już też miał w końcu kiszonkę. Dobra, tak więc w tym gameplayu to już chyba będzie wszystko. Jeżeli wam się podobał, to oczywiście dajcie łapkę w górę. Dzięki za oglądanie. Cześć!